Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Młodej Koalicji Obywatelskiej i Nowej Generacji. Chcemy Państwu zaprezentować najmłodszych kandydatów wiekiem, ale nie stażem i doświadczeniem z listy naszego komitetu. Są to osoby zarówno uczące się jeszcze, czy studiujące, ale też już od kilku lat po studiach, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców naszego pola poprzez działanie w różnych stowarzyszeniach, czy też na niwie Platformy Obywatelskiej. Ja jako nie najstarszy wiekiem, ale najstarszy stażem pozwoliłem sobie rozpocząć tą konferencję. Chciałbym Państwu przedstawić kandydatów Koalicji Obywatelskiej. W tym w okręgu numer 1 tego młode pokolenie będzie reprezentować Magdalena Kąciak. W okręgu numer 2 reprezentować młode pokolenie będzie Tobiasz Gajda. W okręgu numer 3 będzie nim reprezentanci, to będzie najliczniejsza grupa. Bo Paulina Senderska, Hubert Gabelewicz, do tego Bartłomiej Orpel. No i ja, Przemysław Pospieszyński. W okręgu numer 4 nieobecny z nami Błażej Śmiech, to też jest reprezentant młodego pokolenia. Dzień dobry, Tobiasz Gajda, okręg numer 2, miejsce numer 2. Są mi znane głównie problemy ludzi młodych i na nich chcę się skupić w Radzie Miasta. Chcę, aby wybrzmiewał ten głos młodych jak najmocniej. Chcę, aby młodzi partycypowali w życiu miasta, aby ich głos był słyszalny. Chcę również Opola Zielonego, chcę Opola, które będzie również zapewniało sprawną komunikację miejską mieszkańcom i ludziom młodym, uczącym się, więc takie trzy priorytety moje w Radzie Miasta Opola. Też moja kampania troszeczkę, mam wrażenie, już jest inna, jest tym powiewem młodego pokolenia w Opolu. Ja stawiam przede wszystkim na to, aby w 100% moje banery zostały wykorzystane ponownie. Mam już rolników, ogrodników i schroniska dla zwierząt, które powezmą moje banery do powtórnego wykorzystania, a mieszkańcy otrzymają takie oto ekologiczne gadżety, a mianowicie są to nasiona łąki kwietnej antysmogowej, pochłaniającej dym. Magdalena Kąciak startuje z okręgu numer 1, czyli z mojego ukochanego Zaodrza z pozycji numer 8. Ja jestem rodowitą Opolanką, wychowałam się w zasadzie na Zaodrzu, teraz mieszkam od paru lat w Chmielowicach i jako młoda mama wspaniałego 6-latka na pewno chciałabym też skupić się tutaj na problemach, ale też wielu pomysłach, które wspólnie z moimi przyjaciółmi mamy na polepszenie jakości życia, ale też spędzania wolnego czasu. Chcemy, żeby to Opole było jak najbardziej zielone, żeby było dużo parków, gdzie dzieciaki mogą się pobawić, gdzie ci, którzy są zwolennikami zwierząt i kochają zwierzęta, a ja również się do nich zaliczam, żeby mieli miejsce, gdzie spokojnie mogą wyprowadzić swoje psy, gdzie nie będą nikomu stwarzać zagrożenia, ale też będą mieli czas dla siebie. Również jako córka aktywnej seniorki w Opolu, więc też jakby na pewno mam dużo fajnych pomysłów dla osób też starszych, których chciałabym zaktywizować nie tylko w klubach, w centrum, które działają dla seniorów, ale jak da radę, to w każdym osiedlu, żeby po prostu każdemu było łatwo dotrzeć i też spędzić ten wolny czas. Ja się nazywam Bartłomiej Orpel, kandyduję z okręgu numer 3 z miejsca 3. Od prawie 3 lat jestem dyrektorem ośrodka leczenia odwykowego w Woskowicach Małych, dlatego też swoją kampanię chciałbym skupić na obszarach związanych ze zdrowiem. Jesteśmy młodymi ludźmi i chciałbym zaproponować pakiet rozwiązań zdrowotnych dla mieszkańców naszego miasta. Pierwszy pomysł dotyczy stricte młodych rodzin. Proponuję, żeby miasto opracowało i sfinansowało program zdrowotny, w ramach którego sfinansuje w całości wykonywanie badań genetycznych dla wszystkich dzieci, które rodzą się w naszym mieście. Drugi obszar to, choć jesteśmy ludźmi młodymi, to powinniśmy też odpowiedzialnie patrzeć na starsze pokolenia. Dlatego proponuję, by miasto Opole dołożyło wszelkich starań, by w naszym mieście pojawiła się kolejna poradnia geriatryczna. Po to, by seniorzy, najstarsi mieszkańcy naszego miasta mieli bardziej kompleksową opiekę zdrowotną w strukturach miejskich przychodni.